Siemanko, z tej strony Kadawcy, robi się kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek, gdzie jestem niestety, ale samemu. Dzisiaj odcinek z takich popołudniowych obowiązków. Może nie tyle obowiązków, co po prostu jak rano nie otwieramy, bo nasza babcia otwiera kury, jak widzicie, bo chodzimy do szkoły. To szybki przegląd zrobimy. Ja tylko tak sprawdzam. Ale zawsze na początku, jak wychodzimy na popołudnie na dwór, wejdziemy tutaj do wolierki zobaczyć. Więc nie inaczej będzie tym razem. Tutaj wszystko jest, jak widzicie. Tutaj tylko woda będzie trzeba. Nie wiem, czy dzisiaj, czy tam jutro wymienić, bo jest brudno. Jedzenia jest jeszcze dużo. A widzę, że Pawłowi skrzydło się złamało. Nie skrzydło, tylko to piórko. Jak możecie zobaczyć, mu się tutaj złamało. No takie już miał lekko złamane i musiało mu się do końca złamać. Papuszki. Widzę, że grzędy zrzuciły kubki. Tu jedna w budce siedzi, ale nie widzę jednej. Ile jest? 2, 4, 6, 8, 9. Nie wiem gdzie. Jednej białej nie widzę. Nie wiem, czy na wkurniku jest, czy co. Nie wiem. Barączki, jak widzicie, tutaj są. Jajek nie widzę, więc chyba nie ma. Tak samo tam, ale białej papugi nie widzę. Nie wiem. A tutaj widać, że mu się złamało to piórko. Grzęda leży. Białej papugi nie widzę. Jednej. No jedna jest, taka druga. Trzeba zobaczyć. No jajeczek nie ma. Tak wyglądają w ogóle te od środka te budki, bo nie wiem, czy widzieliście. Trocinami wypełnione. Grzędę tylko jakoś spróbuję zawiesić, bo albo zrobię cięcie i zawieszę, bo zrzuciły. Dobra, tą grzędkę tam zawiesiłem. No szkoda, że mu się złamało, to pewnie nie wiem, czy on gdzieś w kurniku, co może, nie wiem, czy może na tych grzędach jak siedzi. Nie wiem, czy może ma za mało miejsca tutaj. Zresztą na tych grzędach nie wiem. Ciężko powiedzieć. A nie wiem, czy mówiliśmy, ale byliśmy na sielance i zakupiliśmy dwie białe papugi. W sumie parkę. I karmę do papug, ale nie wiem, czy ta jedna biała gdzieś uciekła. Czy coś się z nią stało. Czy zdechła. Bo jedna tak średnio latała. I tej, co właśnie średnio latała, to nie ma. Więc nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No dobra, idziemy. Idziemy tutaj. Tutaj trzy brachemki, które ostatnio były przeniesione. Trzy koguciki, które niedługo będą na sprzedaż. Więc też możecie się po nie zgłaszać, jak chcecie koguta. Brachmy takiego czarnego na srebrnej szyjce. To możliwe, że niedługo od tej kurki jajka będą, bo już tu słyszycie, że trochę pośpiewuje, a ostatnio ją kogut deptał. Więc bardzo fajnie.
Lukaczkom możliwe, że może nie w tym tygodniu, bo teraz raczej będziemy dny wywalać w drewnianym kurniku, ale jakoś niedługo tą wodę z basenu będziemy wymieniać, bo już się robią temperatury plusowe, takie całkiem już fajne, więc może wymienimy. A jak macie pawie i wiecie, czemu mogło to piórko się złamać, to możecie napisać. Bo szkoda, że mu się złamało. Nasza parka. Nie wiem, czy od feniksów może zaraz nie będzie jajka, bo tej kurki już tu nie widzę. Ona do kurnika wchodzi, więc może zniesie. Fajnie by było. Dobra, papugi, lećcie. Poleciałem. Idziemy. Jeszcze mam kupiny na szybko pokażę. I szabociki. A więc statka są tutaj na razie prawie pełne, bo u kochinów tylko jednej kurki nie ma, która jest z kurczaczkami. A u szabo na razie nie ma żadnych kwok, więc pełne stado możecie zobaczyć. Nie mają dzisiaj picia i jedzenia na dworze, ale nie wiem, czy jest sens już im jeszcze nie wyciągać. Tu jajeczka nie ma, to już niektóre na względach siadają. No to jak tam chcą, niech se siadają. Tu jeszcze nam dwa koguciki na sprzedaż zostały. Z kogucików ten i jeszcze tamten, w sumie tamte dwa. Tylko tamten niebieski jest z parką. Ten niebiesko nakrapiany, ten jest z parką, a ten jest osobno. Bo ten jest z czarną kurą, ale nie tą, tylko inną. No i szabotki. Tak się tutaj też prezentują. Na grzędzie sobie usiadł, może zaraz będę go nagrać tak z bliska. Fajnie wygląda. Fajnie jakby się odwrócił. To by jeszcze lepiej wyglądał. Bardzo ładnie się prezentuje. Tylko jakby się odwrócił. No szkoda tego skrzydła, że mu się złamało. No ale co zrobić? Może mu odrośnie jeszcze, bo tylko jedno są takie długie. Więc może mu urośnie. Lepiej jakby mu wypadło, niż się złamało, no ale... Szabociki tu chyba wszystkie są. Zazwyczaj pojedynczo nie siedzą w kurniku, tylko jak już to wszystkie, albo większość na przykład. Tak na oko to mi się wydaje, że chyba wszystkie. Jeszcze wam pokażę porcelanową, bo siedzi co tutaj. Największy leniuszek ze stada. Właśnie pójdziemy tam do środeczka. Zobaczymy, czy są jakieś jajeczka dzisiaj. Albo czy jakieś... No to bardziej u kurczaczków. Kaczuszki. Coś tam są i kilka niosek. Tak jak myślałem, że szabutków nie ma tutaj. Już nic nie da za bardzo.
Gdzie jest ta kurka jarzębiata? Niebieska. Kogucik, nie kogucik. A tu już pokazywaliśmy wam, że jaj nie ma, tu może wam tą karmę świeżą pokażę. Nie wiem, czy już pokazywaliśmy, czy nie, bo nie pamiętam. Więc jest, która ma dużo takiego prosa. Trochę, nie wiem, to jest chyba owiec. I słonecznik. Taką wybraliśmy, znaczy w sumie ja wybrałem, bo ja byłem na sielance takie. Tak coś mówię, nie pamiętam, czy nagrywaliśmy już o tym odcinek, czy nie, więc tak wam tylko pokazuję. Na szybko. I jeszcze zobaczymy, co u kurczaczków słychać. O, zobaczymy, o, jest osoba jajeczko jedno. Tam nie ma. Nie ma. A tam też jedno za osobnikiem nosi. Więc musimy sprawdzić. O, kurczaczki. Starzyją, jak widzicie. Bardzo dobrze rosną, ładnie. No, nie musimy wystawić koguty, pewnie później. Dobra, tam 14, co dasz? Mamy nadzieję, że spodadzą, bo jak nie, no to będą musiały iść do niosek. Bo z tym już jest ciężko, żeby te dwa sprzedać. Bo jednego nam się udało sprzedać, takiego... takiego kolorowego, takiego tam był jakiś ciemniejszy. Taki brązowo, tak jakieś tam różne korki. Się go udało sprzedać. Zobaczymy, jak... A ten na razie ciemno to widzę, żeby poszły, ale a co, jeszcze mogę powiedzieć, bo już tam dziękowaliśmy za daily, ale jeszcze raz mogę podziękować, bo chyba żaden odcinek nie miał, chyba może tam jeden, miał poniżej 100 wyświetleń, więc bardzo wam za to dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się, że jak będą wchodzić odcinki codziennie, że aż takie liczby pod nimi będą. Więc wam bardzo dziękujemy. Daily myślę, że wyszło fajnie, bo chyba nie było... Nie wiem, czy dwóch, czy trzech odcinków nie było. Więc było chyba 11 łącznie odcinków całego daily przez ferie. Znaczy, no to nie było takie daily, tylko takie... Bardziej stwierdziliśmy, że teraz będziemy codziennie i tak w domu. To postaramy się dla was nagrywać codziennie i żeby były codziennie te odcinki przez te ferie u nas, jak były w Wielkopolsce. Zaraz już niestety się skończyły. Dzisiaj już jest 14 lutego, jak to nagrywamy. Odcinek ten będzie albo 15 lutego, albo do 18, nie wiem teraz, bo nie pamiętam, czy mamy jeszcze jeden odcinek. Czy nagrywaliśmy właśnie o tych nabytkach z sielanki. Czy nie, więc jak jest, to będzie 15, a jak nie, to będzie 18, ten odcinek, co teraz nagrywamy. Nagrywam w sumie, więc... no, więc tak, jeszcze pewnie nie będzie takiego dnia, żebyśmy razem nagrali tam jakiś taki inny odcinek, więc pewnie jeszcze ten 18, co by był odcinek, ten sobotni. To pewnie możliwe, że będę ja jeszcze samemu, bo w piątki mam na 11 do szkoły, więc tam rano zawsze idę otworzyć, no to nagram. Zazwyczaj tak nagrywaliśmy. No. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj mogę dodać. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale... Zapomniałem, więc chyba wam nie powiem. A z tą papugą, nie wiem, czy ona padła po prostu, no bo mówię, ona była taka, że jadła i wszystko, tylko że... Jadła i wszystko, tylko że ona była taka, że nie potrafiła za bardzo latać. Więc nie wiem, czy coś jej się stało, na przykład podczas transportu, czy jak. Ale... No,
niestety. Więc w sumie już dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach.